Jedna osoba została ranna w wypadku, do którego doszło w piątek na drodze powiatowej w Rybakach. Jak poinformował nas rzecznik prasowy kościerskiej policji, ze wstępnych ustaleń wynika, że 24-letnia kierująca Matizem najechała na tył dostawczego Forda. Prowadził go 69-letni mieszkaniec powiatu starogardzkiego. Kierująca osobówką została przewieziona do szpitala. Badanie alkomatem wykazało, że kierowca samochodu dostawczego był trzeźwy, natomiast badanie alkomatem 24-latki było niemożliwe ze względu na obrażenia. Pobrano jej krew do badań. Aktualnie stróże prawa ustalają szczegóły wypadku.